Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Przenieśliśmy się tam, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku, na szczęście pani handlarka zostaje na miejscu cały czas i trzeba bardzo być ostrożnym, żeby nie machnąć jej przypadkiem mieczem, bo oni żywią urazę już wiecznie. Jeżeli ją zabije, ona tutaj nie powróci wcale. Pamiętam, w Dark Souls 1 przypadkiem pomyliłem jakieś guziki przy kowalu i dziapnąłem go mieczem i tak długo mnie atakował, póki go nie zabiłem, a jak go zabiłem, to całą grę nie mogłem ulepszać broni u niego. A i później musiałem dopiero za drugim razem, kiedy grę przechodziłem, dokonać stosownych ulepszeń u niego. Wcześniej nie miałem takiej możliwości, ale dobra, schodzimy w głąb tego zamczyska. Kurde, no nie, aż się boję, co to może mnie spotkać, widzicie to? Co to jest, kurde, za salamandra, co to za gad? Okej, dobra, to już wiem, gdzie zginę. Na pewno, ale może jeszcze gdzieś po drodze. Też raczej na pewno. Ej, moment. Wygląda, żebyś miał się podnieść. No właśnie, cholera. I z kolegami od razu. Takie... O kurde. Mendy. A, jakby co też nie myliłem się co do piorunów. Shit. Nie żyjesz. O, ładnie się zaczyna. A już teraz będę gotowy, już wiem, co się święci. Płaszcz wędrownego handlarza. Nie, ale też z pioruny, o których mówiłem w trakcie ciosów, to nie jest nic losowego. Ten miecz po prostu zadaje dodatkowe obrażenia od elektryczności. Czyli jest po części magiczny. Fajnie, czyli będzie można go ulepszać później. Tylko pewnie za pomocą magicznych tytanitów, to znaczy zaczarowanych, nie wiem jak tu to będzie przetłumaczone ładnie. No ale nie będzie to zwykły kawałek tytanitu, który będzie można do niego włożyć, trzeba będzie odpowiedni. A skoro miecz jest magiczny, to pewnie taki będzie właśnie potrzebny. No ale okej, ustawmy estusy. No i tym razem pana z halabardą i pana z mieczem złoję na pewno. Już wiem, że się ma zamiar podnieść. Ale stop, bo tamten już idzie, a tu jeszcze nie podniosłem tego, co miałem. No właśnie. 800, tuż piechotą nie chodzi. No ma duży zasięg, może i ma, ale... Kiedy jest martwy, już nie jest... Ej, kurde, stop, on nie był martwy! O, resztka życia mu została. Myślałem, że już go pocięłem. Czyli trzy uderzenia jednak, nie dwa. No i to jest właśnie... Ej, właśnie, taką błękitną pieczęć mam, z racji tego, że nawiązałem przymierze z drogą błękitu. No właśnie, delikatnie zwiększa moje punkty życia, ale i tak mam je w połowie, więc no na wiele mi się to nie zdaje. Może później, ale w każdym razie to już sumuje liczbę moich pierścieni do dwóch. Oba z nich podnoszą delikatnie punkty życia. No co z tego, i tak ginę, to jak, no, powiedzmy, ściera, żeby nie powiedzieć szmata. Die like a bitch. No, ale już teraz za trzecim razem, no chłopaki. Chociaż jednego z was posłać do piachu muszę, po prostu muszę. Zwłaszcza, że tutaj troszeczkę daleko jest to, co muszę podnieść. Come on. Dobra, ty pierwszy. No shit, no kurde, takie szybkie cięcia. Odsuń się. Estus. No Estus, łykaj! Pigo! Dobra. Szybko ruszają do mnie, nie wiem co jest za mną. Więc dobra, jednego szybko trzeba wyciąć, drugiego poprawić. No! Dobra. Moje szczęście, że za mną się nie czaił jakiś kolejny przeciwnik. Dobra, otwarte, zamknięte. No widać, że zamknięte, ale czy mogę otworzyć? Nie z tej strony. Czyli kurde. Shit. Jakby tutaj się pewnie kółeczko się zrobi, tak? Podejrzewam, jakoś. I w końcu wyjdziemy tamtędy, w pobliżu ogniska z powrotem. Ej, dobra, wejście na lewo. O, coś tam może być. Ale nie, póki co przedmioty. Bo te, jak wspominałem już nieraz, jak pewnie już wiecie, nie znikają wraz ze śmiercią. Dusza zaginionego nieumarłego. Dobra, tego użyjemy, jak będziemy w pobliżu babki, będziemy chcieli ulepszyć postać. Dobra, co zostawisz, halabardę? Rękawice pustego żołnierza. Czy są lepsze od tych, które aktualnie posiadam? Na własnych rękach, momencik. Nie, nie są lepsze. Choć w sumie są lżejsze, to na pewno. Wiecie co, w sumie jak to wygląda? Kitu. Dobra, zostawmy już te. Jak się tamte zepsują, ewentualnie. Wtedy dokonamy zmiany. Dobra, otwarte? Zamknięte. Czyli co, pozostaje mi jedynie co kałabanga i na salamandrę? Moment, ona jest jedna, tak? Dobra, jedna i dziura. Kolce, tam nie będziemy skakać. Nie, inaczej w ogóle tak za duża wysokość, żeby tutaj się silić na jakieś skoki. No, ewentualnie tu na murek bym mógł i tam jakoś próbować troszeczkę... ciężko by było. Ale tam widzę, jest przedmiot w dole. Jest przedmiot, który chciałbym zapewne podnieść. No dobra, ale na to przyjdzie pora i wchodzimy we mgłę.
No mam nadzieję, że nie boss żaden. Albo w sumie przydałby się pierwszy, bo może później już będę mógł pozbyć się bycia pustym. Ej, też zamknięte, no kurde. Ile tych kluczy mam poznajdować? Ten się podniesie. Tak wygląda, by miał się podnieść, więc może... Tak go przywitajmy od razu i przyspieszmy jego wstawanie. Oj. No jak widzicie, bez lokonu czasami można wypuścić serię zupełnie nietrafioną. Okej, tutaj ten kościół nic przy sobie nie ma. Wchodzimy, uwaga. Napięcie sięga zenitu. A tu kolejne przejście po prostu. Nie, dużo jest tych, kurczę, zamglonych przejść. Ej, dobra. Tu można od razu przejść. Spadłeś na pysk i zginąłeś? Fuck, nie, dobra. Jeszcze jakiś łucznik. Dobra, zatem tego pewnie też trafimy prędzej czy później, skoro nie zginął. Może on właśnie teraz, w tym momencie, już przypuszcza szarże na mnie, a o niczym nie wiem. Stoisz tyłem? Serio? Nie, no pięknie, dobra. Nie! Blok! Blokuj, blokuj, blokuj. Dobra, to jest ciężkie cięcie, więc można go skarcić od razu. Dobra. Co tam zostawiłeś? Fuck! Zaraz się przekonam dokładnie, co daje ten inny klejnot życia. Najpierw pan z toporkiem. Dobra, już jestem bezpieczny. Żaden łucznik nawet mnie nie sięgnie. Dobra, to idzie rozwalić. Okej. Okay. Zaspane przejście. Shit. Może jakiś dynamitem coś tu idzie wysadzić. Nie wiem, bomba jakaś, coś. Ubu, dubu, przejście otwarte. Ale dobra, co daje ten inny kryształ? Przywraca punkty życia. Ten niewiele punktów życia. Aha, po prostu. Jedyna różnica. No ale inaczej, każdy z nich i tak odnawia mi moje życie do pełna. Więc większej różnicy między nimi dla mnie teraz nie ma. Więc spokojnie przejdźmy do przodu. Łucznik? Może zaskoczy? Znaczy nie, nie ma łuku. Tylko boję się, że też będzie chciał wykonać cios z powietrza. Dobra, Kit, idziesz za mną? Nie! Po prostu rzucę bomby. Nie, dobra, muszę do niego wejść. Później mnie trafi w najmniej odpowiednim momencie i będzie po mnie. Więc zaraz zaczyna drabinkę. Jeszcze ktoś tu jest? Harpie! Czy porwali mi tego rycerza, z którym chciałem właśnie walczyć? No kurde, on mnie sięgnął, a ja jego nie. Nie fair. O! Shit. Nie byłem świadom, że powrócisz tak szybko. Ale spokojnie, z tym dużym zawalczymy zaraz, powtórnie. Bo nie wiem, czy dobrze moje oczko tam spostrzegło, że harpia podstawiła mi tylko większego rycerza do walki. Tak po prostu. Że z samą harpią nie będę musiał walczyć. Zresztą nawet nie wiem, czy to była harpia. W sumie nie wiadomo, nie widać było, czy to była kobieta po części ptak. Może po prostu sokół jakiś. Nie wiem, orzeł, jastrząb, cokolwiek. Święty dzwonek kapłana. Dyryn, dyryn. Tak, katalizator cudów i uroków. A, czyli oddzielne katalizatory i dla cudów, i dla zaklęć. Kurde, myślałem, że to scali w jedno. To gdzieś słyszałem kiedyś taką plotkę. A, dobra, no, skoro buteleczki uzupełnione. Inaczej, to będzie za każdym razem spacer wstydu, tak jak w GTA Online, kiedy w bazie wojskowej się rozwalałem, musiałem biec. Pieszo. Kiedy jeszcze nie wiedziałem, że samochód można sobie przyzwać z powrotem do bazy. No i właśnie, dobra, tego może tak wyciągnąć. W pojedynkę nie będzie stanowiło aż takiego problemu, mam nadzieję. Shit! No kurde, ziomek! Teraz mnie zdenerwowałeś, po prostu pomaszowałem przycisk i jesteś martwy. Hełm. Też nieprzydatna rzecz. Dobra, tego wybudźmy z letargu my, a nie on sam. Jaki przedmiot? Nie. Stop, to przejście jest tutaj, tak? Nie ma potrzeby przechodzenia na drugą stronę. Tu jest kolejny pan śpioch. Też go obudźmy. Inaczej, gdyby dawali więcej, że tylko 90 dusz, to by było naprawdę fajnie, bo mógłbym ich farmować, zwłaszcza tych śpiących. Dobra, od łucznika z dala. Ale tutaj trzeba pamiętać, że po jednej i po drugiej stronie znajdą się przeciwnicy. Gdzieś tu był jeden. No, gdzieś tu był. Ale dobra, najpierw backstep. Jeżeli się uda tym razem, znowu. No jest, dobra. Tarcza. Tylko nie wiem, kurczę, gdzie się pojawił, skąd przyszedł, no właśnie, ten pan z toporkiem ostatnio. Aaa, blok! No, wyprzedziłem jego cięcie. Ej, kroki w tył też robią, ja też umiem. Skok. Wszystko w temacie. Tamten cały czas strzela, jak jas. Ale dobra, przylecisz znowu.
Nie, tym razem go nie ma. Shit. Czy to był jednorazowy wybryk, tylko raz mogłem z nim zawalczyć? No ale mi przykro. To na pewno mnie coś pominęło. Cholera, no. Dobra, to załatwmy tego. No, patrzcie, znowu ta sama sytuacja. Jest koleś na murku i nie mogę go sięgnąć. No musisz do mnie zejść. Nie widzę innego rozwiązania. No mogę próbować, nie wiem. No patrzcie, asa. Dobra, no muszę. No nie mogę w ten sposób nawet, widzicie? O, dobra, to się udało. Jeszcze nie spadł do końca. Widzę tą halabardę w dole. Nie ukryjesz się. No to przecież nie trafił, bym zgarnął po prostu na pysk. O, włócznia, też dobra sprawa, duży dystans. A, ten skupia się na bloku. Ale spokojnie, zaraz po wykonaniu ataku jest otwarty na moje cięcia. Zbroja pustego żołnierza. A, może będzie lepsza od tej mojej, ale dobra, jeszcze gościu z halabardą został, ale napijmy się. Przed tym zajściem. Dobra, ruszę od razu w te pędy do mnie. O, shit! O co mabym puścić blok? Dobra. No już kolejny poziom ewentualnie, więc teraz ostrożnie trzeba będzie tutaj błąkać się. Naprawdę ostrożnie. Ktoś tam w dole? No, wygląda, że nie. No dobra, tam ktoś. Dobra, pogadajmy z nim. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie od razu gadać mieczem. Chociażby co, nie przeszkadza mi to bardzo. Dobra, tutaj nic. Nie. Dobra, to jest jeden z tych większych już. Więc zostawmy go póki co. On ruszył do mnie już? Nie. A nie wiem, czy to jest kolejny żołnierz, z którym można pogadać. A nie, z tym wreszcie można. I też ma dokładnie taką samą zbroję, jak ja miałem w Dark Souls 1. Ej, z chęcią pogadam. Traveling all alone in these treacherous times. A póki serwer niesprawny, to tak. Well, I hope you have a very good reason. No dokładnie, no serwery. Już wytłumaczyłem powód. Who am I to judge? My name is Pate. Pate. Okej, zapamiętam. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Jakbyś widział moją twarz, to już troszeczkę zdążyłem razy zginąć. Ale dobra, pogadajmy jeszcze. Oh yes, you be cautious if you go any farther. Inaczej, no ja wyznaję taką zasadę, że jeżeli można z kimś pogadać, to nie zabijamy tej postaci po prostu. But the entrance locks from behind. Oh. I saw the same design earlier, and it's the same contraption, I'm sure. Dobra, kolejna rada na przyszłość. Gość jest pomocny. Kolejny powód, żeby go nie zabijać. Nie zgadnę, wojownik zginął. Ale jak, ty go uwięziłeś? Ja myślałem, że drzwi się same zamknęły. Ej, daj mi jego pierścień. I'll leave this one to you. I'm worried about what might be inside. Nie chcesz mi dać tego pierścionka, nie? Ach, no dobra, moment, ale pewnie bym go zabił za to, że tamtego gościa zamknął, tamtego wojownika, to dostałbym ten pierścień z jego zwłok, zapewne. Ale nie, dobra, zostawmy go przy życiu jeszcze. O, i przy okazji podnieśmy ten przedmiot. Ktoś tutaj ukrywał. Co tam, zielony pąk? Czyli roślinka, która zwiększa szybkość regeneracji mojej witalności. Oh shit. Ale się ciemno zrobiło. What the fuck? Co to było? Zeptałem na jakąś pułapkę? Cholera, dobra, no to idziemy tam. Muszę odzyskać to. Muszę odzyskać te wszystkie dusze, które miałem. Ponad 2000. Oh shit. Ostrożnie. Cierpliwie. Powolutku. Z pełnym opanowaniem, w pełni kontrolując sytuację. Tak właśnie trzeba będzie do tego podejść, nie na szałaputa. Bo inaczej nie chcę, żeby w tym odcinku miał miejsce pierwszy przypadek, jak stracę wystarczającą ilość dusz na uzupełnienie levelu postaci. Też na podniesienie. No dobra, wiecie, o co mi chodzi, no. Nie chciałbym, żeby tutaj była pierwszy raz taka sytuacja, więc delikatnie i spokojnie. Ale oczywiście... To, co zauważyłem, teraz też wprawimy w życie, czyli poczekamy, aż gościu z halabardą sam do nas przyjdzie, żeby nie budzić niepotrzebnie i za wcześnie tamtego ziomka, który sobie odpoczywa. Dobra, Lokon jest. No chodź. No chodź. Come on. Dobra, jedno.
i drugie ciężkie. Dobra, no to skok mój. Poprawić jeszcze jednym cięciem. Aaa, mądry. Ale jeszcze jeden skok. Dobra. Tego budzimy w ten sposób. Hello! Czas wstawać. No i możesz w sumie iść spać, niepotrzebnie cię budziłem. Dobra, tutaj w lewo. Jeszcze jeden śpioch do obudzenia. Kolejne dusze na konto. Okej. Nie, i w tym momencie naprawdę cieszę się, że ten miecz jest trwały. Ej, a też właśnie, nie mogę tutaj spać, to jak on tam? Wstał? A, można by. A zacznijmy od backstabu. Shit! Wcale nie. A dobrze, przynajmniej, że zginął. Dobra, pan z halabardą wek. Bo tutaj przyjdzie pan z toporkiem. Będzie chyba wcześniej. Nie, jednak nie. No! Shit! Jeden cios w plecy jest po mnie. Ej, dobra, na szczęście troszeczkę więcej czasu mu zajęło tym razem przyjście do mnie. Ale na mieczyk się jeszcze załapał. Dobra, nóż do rzucania. Naprawdę, jak znajdę przeciwnika, którego będzie można trzymać na dystans i będzie mi naprawdę brakowało mało, żeby go pokonać, to będę w niego rzucał tymi pieprzonymi nożami. Okej, dobra, do tego też wejdźmy. Tak jak mówiłem, ostrożnie, nie ma co lecić na szałaputa. A poza tym chcę zobaczyć, czy przypadkiem rycerzy drugi raz nie przyleci. No fajnie byłaby przyleciał, no kurde, taka okazja mi przeszła koło nosa ostatnio. O, beton. Widzieliście, co bym zrobił? O co małbym zginął? Shit. Nie, no nie mogę zginąć do momentu, aż nie uzupełnię poziomu. Kiedy uzupełnię poziom, mogę się tutaj wypuścić powtórnie i wtedy dopiero ewentualnie mogę tutaj sobie pozwolić na jakąś przypadkową śmierć. Cholera, najmocniejszy mój cios zablokował. No ale pozostaje otwarty zaraz po wyprowadzeniu swojej kombinacji. No. Jeżeli dobrze widziałem, to zamierzał się na cios tarczą, czyli później bym je mógł pewnie dobić. Dobra, kolejny halabardzista. Ciężkie cięcia wykonuje, a ja się zablokowałem na kartona. Ło, widzieliście, on tego skroił? Mocarne to jest, naprawdę. Chciałbym mieć halabardę. No machaj szybko! O kurde, tam mnie trafi. No dobra, to klejnot życia tym razem. Wolniej odnawia energię. Przyda mi się później szybkość odnawiania w Estusie. To moja ostatnia buteleczka. I tak dobrze, że miałem w ogóle dwie, a nie tylko jedną. Dobra, ktoś z was się tutaj rzuci na mnie? Nie. To mogę... A, przy tą kuszę stoją, a to na pewno jest pułapka. Dobra. To zróbmy tak. Nie wiem, czy to jest mądre. W ogóle nie wiem, czy to jest mądre. Ale to wbiegnijmy tutaj sprintem. I na gościa, od razu. Shit, nie trafiłem. Dobra. Nieźle. Nieźle. Goście prawie martwy, ja jeszcze sporo życia. O kurde, dwóch. Trzech. Shit. Ucieczka. Po kolei. O holender. Dobra. O shit, gdzie ja się wplątałem teraz? Ziomek, pomożesz, jak będą mnie bili koło ciebie? Pewnie nie. O cholera, czterech. No. 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 Dobra, weźmy to. Chociaż tyle. Jakiś przedmiot. Coś wziąłem. Turlaj się. Można to zniszczyć? Nie mogę, jestem w potrzasku. Run like hell. Run like fucking hell. Tu drabinka. A, na drabinkę. Dobra, ja szukałem schodów. Dobra, jak będą wchodzić, wtedy się będę nimi zajmował. Bezpiecznie i wtedy będzie w ten sposób. Dobra, pij to. Dobra. No chyba, że... Zuchwały skok z atakiem. No dobra, jeden się niech odsunie. Gdzieś tam dalej, żeby na pewno mi nie przeszkodził. Dobra, tam jeden już widziałem, że wchodził na swoje miejsce docelowe. Znaczy docelowe, no miejsce domyślne. Dobra, atak. Dobra, opłaciło się. Jeden z głowy. Ten stoi w miejscu. No kurde, czemu nie skok? Cholera, tu wychylenie gałki. Shit! Dobra. Ratujmy się znowu wejściem. W pośpiechu. Ej, w sumie nie wiem, czy się teraz cofnąć już do ogniska. Mógłbym. Ej, słyszycie to? To oni tam w dole? Ej, nie, dobra, cicho. Stoją tak, że może uda mi się trafić obu. Hahaha, dobra. Udało się. No to w takim wypadku mogę sobie pozwolić delikatnie na przejście do przodu, może nie tutaj konkretnie, ale zobaczę tylko, czy to jest coś tutaj z prawej jest. Jaki przeciwnik?
No ten będzie... Ten się obudzi na pewno, więc... Dobra. Kolejne duszyczki na konto. Jest i drabinka. Dobra, co tutaj? Cisza i spokój. Ławeczki i przedmiot schowany w drzewie. A to właściwie w zwłokach za drzewem. Duża dusza! O kurde, to może nawet dwa poziomy ulepszymy. Ej, nie, dobra. Safety first. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Wejdziemy na tą drabinkę, zobaczyć tylko co tam może być. I lecimy ulepszyć postać. Dobra, pospieszmy się. Moment, czyżby to była drabina, której po prostu wcześniej nie zauważyłem? Nie, tu mnie jeszcze nie było. Co, o czym świadczy chociażby ten przedmiot? Lekka kusza, dobra, świetnie. Robimy progres wreszcie. To jest tak, tu jest... Nie no, to jest ta drabinka. Kurde, nie, dobra, exploring. Wybaczcie. A zobaczymy jeszcze, co jest tutaj. No i ciemno, to przede wszystkim. I tu na dole rycerze. Okej, okay, fajnie było ich podziabać kuszą. Oj, co to jest na końcu? O nie, tu mogę sobie po prostu odpalić. Ja bym miał pochodnie. Niestety takowej nie posiadam. Tu mogę do nich zejść. Jest skrzynka. No, 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 to jest troszeczkę daleko. Ej, też tam jest kolejna rzecz. Może będę mógł prze... Ej, może dam radę przeskoczyć. Jak tam spadnę? Nic się nie stanie, ale to jest kolejny, nie? Tutaj zginę bankowo. Sorry, wybaczcie. Bezpieczeństwo i racjonalne granie bierze teraz prym. Nie ma opcji, żebym tam zginął, mając 3300 dusz. Jeszcze dużą duszę, którą mogę użyć przy samym ognisku. Ej, dobra, to jest ten ziomek jakby, co? Okej, okay, ale tutaj mogę sobie chyba jeszcze to sprawdzić. Co jest tutaj? Ej, przy okazji wyciąć gościa, który do mnie tyłem stoi. Siema. Dobra, parę duszyczek. Pojedynczo poproszę. Zapraszam. Ty masz włócznie. To on się trzeba będzie ostrożnie zająć. Chodź, chodź, chodź. Chodź tutaj. No chodź. Chodź, chodź. No przyspiesz troszeczkę. Przyspiesz sobie. Zaatakuj. A, nie chcesz machać już. Dobra. Blokujesz w tym momencie. To plecki. No to jest właśnie ich słaba strona. Kiedy oni wyprowadzają swoje podstawowe combo, czyli pchnięcia włócznią, to są otwarci na zajście zza pleców. Dobra, jeszcze jeden. Coś czuję, że za głęboko wchodzę. Ej, siedem przodem stał. Myślałem, że stał plecami do mnie. O kurde. Dobra. Cicho. Powolutku. Krok za krokiem. Backstep! I ucieczka! I teraz po kolei, no musicie podchodzić po kolei. Shit. Dobra. Halabardziarz pewnie będzie pierwszy. Albo nie, jednak miecznik. Aj, cofają się, nie chcą tutaj wchodzić w to przejście ze mną. Ale ja ich zmuszę. Oh, shit, dobra, niepotrzebnie. I tak by podeszli, prędzej czy później. No łachaj tym mieczem, no. Kurde, takich wiks to mi nie rób. Dobra, pozostał jeden i tam jest przedmiot, więc jeszcze to wezmę. Mam nadzieję. Ej, stop, on stoi tyłem? To z wyskoku gościa od razu momentalnie i po kłopocie. Dobra, coś tutaj? Nie. Fuks. Śmierdzący szlam. Nawet trzy sztuki. Wow, jak pięknie. Ale dobra, kochani. To ja może do ogniska cofnę się teraz już poza nagraniem, ale w tym miejscu skończę ten odcinek. To trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem w kolejnym odcinku serii. Pozdro, cześć, hej.